projekt swojego pomysłu, mianowicie maska spawalnicza z nadmuchem. Nie uśmiechało mi się wydać 2000 na maskę spawalniczą, więc postanowiłem użyć do tego swojej drukarki 3D i dostępnych elementów. Wykorzystam filtr HEPA z odkurzacza, całkiem przyzwoity, spory. Do tego będzie układ PWM-u do regulacji obrotów, wentylator nadmuchu i elementy wydrukowane. Które będą pasowały do tego przewodu ze starej gazmaski, tak zwanego słonia. Zaraz wszystko poskładam, pokażę Wam, jak to wygląda. Uznałem, że najlepiej będzie nadmuch zastosować od góry, tak żeby dmuchał wewnątrz maski, żeby nie dmuchał na twarz bezpośrednio ani w oczy. Jego funkcją nie tylko będzie filtrowanie powietrza, ale także chłodzenie, żeby się nie zagotować w tej masce. Zaczniemy od montażu wywiewu. Przykręcę go śrubkami i przykleję. W międzyczasie zamontuję wentylator. Tak to będzie wyglądało zamontowane. Szybki test. Leci powietrze. Tak wygląda cała maszyna. Czuć tutaj wylatujące powietrze. Także nie będę musiał wdychać dymu. Jest to na razie koncepcja. Zamiast tego węża oczywiście można użyć jakiegokolwiek innego, na przykład basenowego. Silniczek, wentylator też planuję użyć mocniejszego, na przykład z silnikiem bezszczotkowym. Myślę, że pomysł bardzo ciekawy i wart realizacji. Czuć podmuch powietrza. Można sobie dowolnie regulować. Myślę, że sprawdzi się w praktyce.